Dziękuję bardzo. Jak Bóg da, to pożyję. Jednocześnie od razu chciałem Państwu powiedzieć, jak ja widzę nasze spotkanie. Chciałem, tak jak wszędzie, mówić o tym, o czym Państwo chcieliby ode mnie usłyszeć. Żeby to nie było pranie mózgów, lanie wody i tak dalej, chcę powiedzieć to, co Państwo spodziewają się i co Państwo nie wiedzą w tych tematach, a których ja może wiem, może nie wiem. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność zamierza zrobić w najbliższym czasie w związku z umorzeniem prowadzonego dochodzenia przez prokuraturę w tak zwanej sprawie bydgoskiej. Chodzi o ewentualne działania natury prawnej, jak i pozaprawnej. Proszę Państwa, Państwo wiedzą, że ja nigdy nie dążyłem do konfrontacji i zawsze starałem się wygrywać sprawy najniższym kosztem strat własnych. W dalszym ciągu będę prowadził taką, jeśli będę miał coś do prowadzenia, prowadził taką politykę, to nie mówię, że kiedyś nie staniemy, powiemy, no nie panowie, za dużo, tym razem tani krok. Dlatego też na sprawę Bydgoszczy ja już się wypowiadałem. Mnie chodzi chyba nam wszystkim o to, żeby żaden już major milicji łapki za wysoko nie podniósł niesprawiedliwie. Nam już chodzi o to, żeby więcej takie rzeczy nie miały miejsca, ale generalnie przecież i w milicji, i w innych aparatach są ludzie. Są ludzie jednocześnie, nie wszyscy są w porządku, ale to i między księżmi się znajdzie nie w porządku. Dlatego mamy solidarność w adwokaturze, mamy w prokuraturze. Niech dopasują tak te przepisy, aby naprawdę cała władza, milicja i inne służby nie mogły tak postępować, jak postąpiono w Bydgoszczy. Dlatego do tego dojdziemy. Dojdziemy i zmusimy. I na pewno doprowadzimy do takiej sytuacji, jeśli się zrozumiemy, że będziemy żałować stojącego milicjanta, który na deszczu stoi i płacze, że on ma taką kiepską służbę. Na razie na to nie zasługują, na razie naprawdę nam dużo złej krwi narobili, ale myślę, bo już mamy dowody, że wielu z tych ludzi to są porządni ludzie, którzy zaczynają myśleć, zakładają te związki Solidarności i odcinają się od tych wszystkich grup, które były pasożytnicze nawet i w tych aparatach, wiemy o tym. I myślę, że jeśli Polacy się zrozumieją, to będą mieli i porządną milicję, i porządne SB, i świetne wojsko na dobrej broni. Co pan sądzi o kierowniczej roli partii? Już mówiłem, proszę Państwa. Żona uważa, nawet stojąc to u mnie, że mną kieruje, ja uważam, że ją kieruję. Dlatego też nie przejmujmy się tym, kto kieruje, tylko czy dobrze kieruje. A jednocześnie tak róbmy struktury, tak w zakładzie pracy, tak w domu, tak w mieście, żeby wszystko nam służyło niezależnie od tego, jaki jest napis. Jeszcze do pytania odnośnie środków masowego przekazu. Nie odpowiedział pan, dlaczego nie dopuszczono dziennikarzy telewizji do obsłużenia zjazdu i nie udzielono im wywiadu? Ja już powiedziałem, uchwała była taka, że jeśli się nie dogadamy konkretnie, że chociaż raz, ja już nie pamiętam ustalenia, bo ja nie jestem alfa i omega, rzecznik prasowy i grupa, która z rządem rozmawiała, z przedstawicielami rządu, miała uzgodnienia. I jeśli się nie dogadaliśmy, że co raz w tygodniu, na przykład ja nie mówię już detalami, ale raz w tygodniu nie wejdziemy w to okienko, niekoniecznie ja, ale ktoś z Solidarności, w zależności od tematu i tak dalej, ale na stałe, że 15 minut na przykład w sobotę, to jest dla Solidarności, która mówi taki i taki temat wcześniej zasygnalizowany. To nie mamy o czym mówić, to wy nas opluwacie, mówicie nie tak jak rzeczywiście było, mówicie o zerwanych rozmowach, a przecież nie było zerwań, mówicie jeszcze inne bzdury, które są bzdurami, dlatego też jeśli tego nie zrobicie, to będziecie musieli za dolary kupować od innych firm, które mają wstęp na nasze obrady. I tak się okazało, że musieli kupić gdzie indziej.
Proszę Państwa, oczywiście do transmisji ze zjazdu mogło dojść, ale wreszcie przecież musieliśmy postawić problem jasno. My chcemy mówić swoim głosem, ale nieraz kiedyś, kiedy humor dopisze komuś tam. Przecież te wszystkie środki, tak telewizja, radio, jest nasze. Nasze społeczne, nie tylko Solidarności, Kościoła i innych wyznań, i innych grup społecznych. Przecież nauczono nas, że to jest wszystko socjalistyczne nasze. To jak nasze, to ten ruch 10-milionowy chce mówić własnym głosem. Chce mówić i wreszcie musi dojść do tego, że będzie mówił. Oczywiście, jeśli nie dojdziemy, jeśli nas nie dopuszczą do naszych środków, wymyślimy, nie będziemy prawdopodobnie, zaproponujemy niepłacenia za te środki. Jeśli to nie poskutkuje, kupimy przekaźnik może na tym satelicie amerykańskim czy innym. Oczywiście, dziś już mamy kamery nasze, zresztą chyba filmują nasze kamery. I dlatego też, jeszcze samochodu nie mamy jeszcze transmisyjnego, ale mamy już kamery. Zrobimy i przekaźniki nasze, zrobimy i kanały nasze, jeśli nie dojdziemy do tych środków. Te prawdopodobnie padną. Oczywiście, no bo skąd wezmą pieniądze, jak będziemy kontrolować wszystko, gdzie idzie, jak idzie, za ile i tak dalej. A więc na razie prosimy, naprawdę, my nie chcemy obalać władzy, nie chcemy obalać socjalizmu, bo hasła macie piękne, wspaniałe, tylko że jeść nie ma co. I dlatego też nie chcemy władzy, bo zawsze mówią, pchają się do władzy, chcą władzy. Nie chcemy władzy żadnej, tylko chcemy, żeby władza służyła nam, żeby się nie obrażała, żeby nie miała pretensji, tylko żeby wykonywała to, co lud sobie życzy, żeby była po prostu nasza, ale żeby była i wybieralna. Ja tylko się boję o jedną rzecz, że ja teraz biorę różne kwiatki, flakony, wazony, a niedługo samochody i wille, ale to państwo mnie rozpieszczają, nie ktoś inny. Będę później miał pretensje, że słaby flakon był albo wazon i tak dalej. Nie róbmy tego tak bardzo, bo to też nie jest. To jest też metoda na psucie działać. Ja wszędzie to mówię i będę mówił, bo to jest, tak się zaczyna od kamyczka, od ładnej rzeczy, ona później pójdzie nawet za mało dalej, bogaty teren i tak dalej. A więc państwo pamiętają o tym, że to też wpływa niedobrze. Oczywiście uszanowanie, szacunek, ale to wystarczy dobre słowo i uśmiech. I to powinno nam wystarczać. Nie powinniśmy tak bardzo do tego przywiązać uwagi. Jednocześnie już z państwem się żegnając, chciałem państwu powiedzieć, że to, co mówiłem na wstępie, wszystko zależy od nas, od tego, jak będziemy solidarni naprawdę, jak nie dopuścimy, żeby nas znów i następni działacze, i następne grupy nie wymanewrowały, a więc trzymajmy się, nie pozwalajmy na najmniejsze uchybienia, bo one rosną i dlatego też to, co będzie z nami, to zależy tylko i wyłącznie od nas. Dlatego też trzymajmy się, a zwycięstwo jest w naszych rękach prawie już, jeśli tylko potrafimy się zrozumieć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeśli ten wiec był nudny, to nie ode mnie zależało, jakie były pytania, takie były odpowiedzi. A więc przepraszam, dziękuję, do widzenia. Jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I Duchem Twoim. Od grzechu każdego wybaw nas, Chryste, i zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Od gniewu Twego wybaw nas, Panie, i zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje,
które za was będzie wydane. Stoją tu najbliżej ołtarza, a inni mogą przystąpić zaraz do Komunii Świętej po skończonej mszy świętej w kościele. W kościele będziemy rozdawali dalej Komunię Świętą. Przepraszam. Jeszcze nie wszyscy dotarli. Z tym, że... Przewodniczący Poznania. O, panie. Tych, że zawracamy głowę w takiej chwili, ale... Nie wszyscy rozumieją, że ksiądz prymas, ja mamy dużo kłopotów. Dlatego ja sam już nie wchodzę na łyciski, ale mnie zawsze ciągają. Tak. I dlatego też przepraszam za to, że przeszkadzamy, bo wiem, że kłopotów... No, ale czas jest akurat dobry. Czas jest dobry. Tak, ale tak dużo mamy pracy i ksiądz prymas się marzy, że musimy tylko, jak jest naprawdę potrzeba, tak, wtedy... Tak, dobrze, więc cieszę się, żeście odwiedzili mnie bądź co bądź w momencie bardzo ważnym. Ja niedawno przeczytałem przemówienie kardynała Dalbora, który podczas swojego ingresu mówił, jak na tym zegarze dziejowym przesuwają się wskazówki i idziemy ku jakimś nowym czasom. A to był rok 15, kiedy wojna światowa II jeszcze szalała i wtedy było to wielkie oczekiwanie wyzwolenia i niepodległości, które w tych słowach tamtego prymasa się już wtedy odbijały. A więc są rzeczy z Gniezdem zwykle związane, historyczne, narodowe i my świadomie przeżywamy to. I zapraszam do tego wspólnego przeżycia wszystkich. Jednocześnie myślę, że chyba my jesteśmy w najgorszej sytuacji. Te czasy mają więcej niewiadomych, które teraz się tworzą. I więcej, bardziej niebezpieczne są jak tamte. Już będą i wojny w tych okresach, w tym, ale teraz chyba trudniej będzie. Patrzymy, widzimy, co się stało przez tyle lat, że jednak zachwaszczenie jest takie wielkie i moralne i w ogóle. I te kierunki są takie jakieś przejściowe. No, kiedyś były te walki na wojnę, a teraz raczej świat pracy nie chce walki, tak, nie chce wojny. Tak. A więc to też jest jakiś historyczny okres, w którym przekładamy się. Tak. Czy my podołamy, czy my damy radę w jakiś sposób wyciągnąć z tego się wszystkiego. Wydaje mi się, że bardzo trudno jest, a jednocześnie
chyba największe zadanie na nas jednak. Tak, chyba że tak, że mamy ogromne zadania i mamy bardzo dużo do stracenia. Oni może tyle nie mieli do stracenia, ile my mamy. Ale dobrze to, że sobie głównie obcinamy. To jest jednak wielka szansa, że przetrwamy. Tak, ale chyba nigdy wcześniej nie było tego, że cały świat tak patrzył na Polskę. Tak. Patrzył z innego punktu, ale nie było, te środki masowego przekazu tak nie przekazywały, a więc tak część ludzi wiedziało, że wielkie rzeczy idą, tak. A część nie. Teraz jednak jest inaczej. Prawie każdy człowiek wie, że coś się dzieje. Tak. I co z tego będzie? Czy to będzie krach? Czy to będzie rzeczywiście człowiek się odnajdzie jako człowiek? Bo zagoniliśmy się tym maszynami, tym wszystkim, tym wariantowym wyborem, że trzeba jest zmiany. I my jesteśmy w tym progu. Czy my zmienimy, czy damy radę zmienić, czy nie? Weźmy nawet te układy w Stanach, Reagan we Francji. To wszystko ma wspólny mianownik, tak ja dostrzegam. Tak. Człowiek coś oczekuje, odnalezienia się, odnalezienia tego sensu, nie tego finansowego, tego do kieszeni, tylko raczej bardziej dla człowieka. I ten okres, jeśli my go dobrze wykorzystamy, może być rzeczywiście zaliczony na wielki okres. A jednocześnie, jak ksiądz Pan zaznaczył, możemy naprawdę bardzo dużo przegrać. To nie jest tego typu patriotyzm, co był kiedyś, że kraj, że naród polski, że bo to już przeciwko tamtemu narodowi albo można budować. Bo teraz nie jest tak. Patrzmy, co się dzieje na zachodzie. Granice są pootwierane, masz pieniądze, to jedź, chcesz, to kup. A więc nie ma tego, co kiedyś, że jeden naród na drugi taki był nastawiony. To jeszcze u nas jest tak. A już na zachodzie tego nie ma. I dlatego to trzeba zauważyć, że my musimy chyba też podobnie otwierać granice, ale nie czołgami. Tylko tym, że ten robotnik to tak samo tu jest wykorzystany, tak samo tu nie ma co mieć pretensje do tamtego robotnika z tej strony granicy. I to już w świadomości ludzkiej jest, przez to zbliżenie kontynentu, przez radio, przez telewizję. I także się zmienia w ogóle duch patriotyzmu, więcej bardziej na człowieka, ale tego człowieka ogólnie w świecie, a nie zamkniętego, bo tam granice ktoś postawił. Tak, granice, pewnie, że może nie tyle ten patriotyzm w granicach państwowości, ale jednak w granicach narodu to musimy kultywować. Ja dzisiaj będę w kazaniu trochę mówił o tym, co i Pan wspomniał, co Pan. Będę chciał ukazać, że jednak Kościół jest tym, który otwiera drogę ku człowiekowi i ku narodom, bo my musimy dzisiaj czuć się jednak wielką wspólnotą. Ruszę teraz to odsłon. Za księżną małżonką. To jest reklama. Czy możemy bez...